Sponsorem programu jest hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Sponsorem programu jest ServicePack, sklep i hurtownia produktów higieny, chemii, opakowań i artykułów biurowych z Bolesławca. Stalag Luft 3 Sagan powstał wiosną 1942 roku w miejscu położonym na południu od Żagania. Przeznaczony był dla lotników. Na przełomie 1944 i 1945 roku przebywało tam niemal 11 tysięcy żołnierzy, a w tym setka polskich lotników. Spośród wszystkich obozów jenieckich w czasie II wojny światowej, których przetrzymywano żołnierzy alianckich, niewątpliwie Stalag Luft 3 Sagan, czyli obóz w Żaganiu, jest najbardziej znany, a to za sprawą filmów, które ukazywały wielką ucieczkę, jaka tutaj miała miejsce pod ziemnym pokopem już w marcu 1944 roku. I warto wiedzieć, że w tej chwili stoimy z kamerą przy dawnym głównym wejściu. Za moimi plecami tutaj widać takie kostki w ziemi. To są rzeczywiście podstawy prawdziwej wieży wartowniczej, która tutaj była zlokalizowana, a po mojej lewej stronie jest makieta takiego właśnie urządzenia. Słynny i znany film Johna Sturgessa Wielka Ucieczka ze Stevem McQueenem w jednej z głównych ról barwnie ukazał ogromne przedsięwzięcie, którego podjęli się alianccy lotnicy, włączając przygotowania do ucieczki setki współwięźniów. Obecny wygląd stalagu w wielu miejscach przypomina tamte wydarzenia. Droga, która jest przede mną, zawsze tutaj istniała, a zwłaszcza wtedy, kiedy był ten tutaj wielki obóz Stalag Luft 3. Taka dziwna trochę nazwa, ponieważ stalagami nazywano obozy dla szeregowców i niższych podoficerów. Natomiast oflagi były to obozy oficerskie. Tutaj, w tej placówce niemieckiej, hitlerowskiej, przetrzymywano przede wszystkim oficerów, lotników, pilotów, nawigatorów, różnego rodzaju te służby, które służyły lotnictwu alianckiemu. A wracając do samej drogi, to taki przypadek miał miejsce, ponieważ pod nią przebiegał, a dzisiaj tylko resztki tego przebiegają, podkop, którym właśnie dokonano tej wielkiej ucieczki. I wtedy, kiedy bardzo głęboko kopano, ponieważ trzeba się było uchronić przed specjalnymi mikrofonami, które Niemcy instalowali, którymi poszukiwali, nasłuchiwali, szukali właśnie możliwości zlokalizowania tych podziemnych wszystkich dróg ucieczki. Więc kiedy chodziły tędy kolumny Hitlerjugend rytmicznym krokiem, to te marsze powodowały, że tam czasami się mogło coś osypać, więc jeńcy wojenni, którzy byli za drugim takim parkanem, ponieważ tutaj był szpital i było miejsce, gdzie był taki areszt dodatkowy, taki karcer, więc oni gwizdali po to, żeby zmylić krok, żeby takie właśnie nieszczęścia się nie działy. Jesteśmy bardzo blisko też wylotu tego tunelu, którym odbyła się wielka ucieczka i który to tunel niefortunnie był za krótki, więc tu dzisiaj jest las, a wtedy, kiedy ten tunel się kończył w tym miejscu, las był nieco dalej. W związku z tym wszyscy ci, którzy oglądali film Wielka Ucieczka, wiedzą, że był to problem, żeby po prostu wtedy można było uciekać. Od razu trzeba było jakąś specjalną taktykę zastosować, żeby ci, którzy pilnowali w tym czasie, jakoś odwracali wzrok od tego właśnie wylotu tunelu. Obelisk w miejscu, w którym był wylot tunelu Hary, wydrążonego przez jeńców, przypomina fakt i datę ucieczki. Kamień nad niegdysiejszym tunelem zawiera zaś sentencję łacińską per ardua ad astra, czyli przez trudności do gwiazd. Kiedy w 1990 roku byliśmy tutaj na obozie, nie było żadnych śladów, nikt tych miejsc nie upamiętniał. Całe szczęście, że po latach tutaj dyrekcja muzeum Żagańskiego zajęła się przede wszystkim naprawdę we wspaniały sposób, przygotowując nie tylko ekspozycję, ale też w terenie pokazując różne miejsca. Ten tunel przebiegał dokładnie w tym miejscu, gdzie widać na powierzchni takie specjalne ułożenie tych krawężników i wysypany żwirem teren. Po prostu pod
tym miejscem przebiegał faktycznie tunel. Kopanie tego tunelu było bardzo skomplikowane, ponieważ ci, którzy tutaj pracowali, oni skonstruowali specjalny wózeczek. Była specjalna pompa, która dostarczała powietrze rurami stworzonymi z puszek, na przykład od KK czy od jakichś innych środków, które dostawali więźniowie czy jeńcy w paczkach. Ale żeby dojechać do tego miejsca, trzeba było minąć kilka mijanek. Po drodze będziemy mogli zobaczyć takie właśnie mijanki, a na samym początku w baraku, gdzie było to wejście, no w tej chwili baraku nie ma, są tylko zaznaczone takie zarysy, gdzie był barak, jest lista wszystkich tych, którzy uciekali. Przekop tunelu był więc dużym przedsięwzięciem inżynieryjnym, które musiało zostać doskonale zaplanowane, a zrealizowane w oparciu o prymitywne materiały. Tunel przebiegał od 8 do 10 metrów pod ziemią i był długi na 111 metrów. Dla przeprowadzenia tych działań jeńcy utworzyli tzw. Komitet X, na czele którego stanął major Roger Bushell. W tej chwili z kamerą stoimy na terenie, który był dla więźniów, dla jeńców niedostępny, ponieważ znajdował się między dwoma pasmami ogrodzenia kolczastego. Z tyłu przebiegał jeden właśnie z tych pasów ogrodzenia, przede mną z przodu drugi i pomiędzy tymi dwoma rzędami tych zabezpieczeń tego fragmentu terenu znajdował się, tak po mojej stronie widać, jest tutaj był areszt, gdzie za różne przewinienia tutaj jeńców zamykano, a po prawej stronie był szpital. Warto zwrócić uwagę na to, że nawet tu na tej tablicy, która informuje o przeznaczeniu dawnych tych wszystkich miejsc, użyto Steve'a McQueena, który brał udział w nakręceniu filmu Wielka Ucieczka i to są zdjęcia właściwie z tego filmu. A po prawej stronie można zauważyć, że jeńcy, alianccy, no mieli w stosunku do różnych innych miejsc przetrzymywania no warunki znacznie lepsze. Mieli opiekę medyczną, mieli opiekę stomatologiczną, a pozostałości tego szpitala no są podobnie wyraziste jak pozostałości aresztu. Te wszystkie fragmenty posadzki, to po nich stąpali kiedyś ci, którzy tutaj byli aresztowani. A oczywiście wszystko to odbywało się pod ścisłym nadzorem wachmanów niemieckich, przy czym obóz Luft 3 podlegał jurysdykcji dowództwa Luftwaffe. Do czasu wielkiej ucieczki. Wtedy wbrew różnym konwencjom zajęła się sprawą rozpatrzenia tych wszystkich problemów związanych z ucieczkami, osławiona Gestapo, no ale to jest zupełnie inna kwestia. Pomysł ucieczki zakładał jednoczesne kopanie trzech tuneli, które prowadziły w różnych kierunkach. Kopano więc również tunel Tom oraz Dick, ale to Harry był tym najważniejszym, dzięki któremu doszło do ucieczki. Najbardziej znanym barakiem był barak, który tutaj jest oznakowany takimi narożnikami z drewnianych belek, ponieważ tych fragmentów, które tutaj wcześniej były, już od dawna nie ma. Natomiast właśnie wewnątrz, w tym baraku, było wejście do tego tunelu Harry. Ono jest też tutaj zaznaczone bardzo dokładnie. Natomiast przed tym wejściem ułożone są tablice, które stanowią swoistą taką formę upamiętnienia wszystkich, którzy brali udział w tej wielkiej ucieczce i wszystkich tych odpowiednio inaczej kolorem oznakowanych, którzy zostali później po schwytaniu zamordowani. Wystarczy popatrzeć, ile narodowości brało udział w koalicji antyhitlerowskiej i jak ci ludzie musieli być zdeterminowani, żeby tak ogromną ilość metrów pod warstwą 10, czasami nawet 11-metrową piasku wykopać ten tunel, który był szalowany deskami wyjmowanymi, no między innymi sprycz, po to, żeby po prostu można było go utrzymać, można było przez ten tunel drogę do wolności znaleźć. Życie w podżagańskim stalagu nie było dla jeńców tak trudne do zniesienia, jak to było w obozach dla ludności cywilnej, a szczególnie polskiej. Ale dla żołnierzy czas wojny to przede wszystkim okres czynnej walki z wrogiem, więc żadne udogodnienia nie były w stanie zatrzymać ich nawet w najwygodniejszym obozie. Oczywiście ziemia zachowała tutaj fragmenty różnych cegieł, jakichś innych elementów, chociażby umywalek, które kiedyś służyły tym jeńcom wojennym. I tutaj na przykład można zauważyć taką resztkę umywalki skrzętnie wydobytą i ona powinna tu zostać, ponieważ to jest też historia tej ziemi. No cegły, które służyły
do murowania takich specjalnych podestów pod legary podłóg tych baraków. Chodziło po prostu o to, żeby te baraki nie dotykały ziemi, dlatego że wartownicy od czasu do czasu przechodzili i zaglądali, to miało uniemożliwić robienie podkopów, a tam, gdzie były na przykład takie fragmenty, gdzie były podłogi sięgające aż do gruntu, gdzie na przykład stawiano piecyki, no to tam właśnie można było pewnego rodzaju próby podejmować. I taką właśnie próbę z tego miejsca podjęto. Nieco dalej podejdziemy tam, gdzie moja koleżanka znalazła fragmenty podłogi betonowej. Taka podłoga była pomiędzy tymi dwoma tutaj fragmentami tego baraku. Zresztą podobnie by wyglądały inne baraki. A warto jeszcze powiedzieć o tym, że ci jeńcy, którzy tutaj byli, przetrzymywani, oni mieli też swój teatr, gdzie mogli tworzyć sztuki. Oczywiście panowie przebierali się za dziewczyny, kiedy takie sztuki wymagały właśnie roli kobiet. No, tak jak wspomniałem, mieli boiska, mogli tutaj uprawiać sobie jakieś grządki. To wszystko miało jakby tych ludzi powstrzymywać od ucieczek. I warto powiedzieć dzisiaj o komendancie Lindenauerze, który rzeczywiście był dość wyjątkowym oficerem niemieckim, to był pułkownik, który miał zupełnie inne podejście do swoich tutaj podopiecznych. To jest oczywiście ironiczne stwierdzenie, ponieważ oni byli jeńcami, on był ich tutaj komendantem. Lindeiner mieszkał bardzo blisko. W następnym odcinku pokażemy miejsce, skąd dojeżdżał tutaj na teren tego obozu, a był człowiekiem, o czym też warto będzie powiedzieć więcej, nieco inaczej patrzącym na jeńców i co ciekawe, przede wszystkim czuł wyraźną sympatię do Polaków, co wielokrotnie ci, którzy tu byli, potwierdzali z jego zachowania. Z czasów funkcjonowania Stalagu zachowało się trochę materiałów dokumentalnych, z których najcenniejsze są fotografie ukazujące codzienne życie. Widać na nich m.in. ten basen przeciwpożarowy. To jest miejsce szczególne, ponieważ ten basen służył celom przeciwpożarowym. Był napełniany wodą ze studni, tutaj kilka studni jeszcze można znaleźć, ale ponieważ w zasadzie jeńcom nie wolno było się tutaj kąpać, a jeszcze raz przypomnę, że ci, którzy tutaj byli przetrzymywani, to była swego rodzaju elita wojskowa, to byli lotnicy, nawigatorzy, piloci, a więc ludzie, którzy bardzo często, oczywiście niezwykle młodzi, jako że zdarzali się nawet lotnicy, którzy mieli lat 18 i którzy trafiali do niewoli. W każdym razie wtedy, kiedy było na przykład bardzo gorąco, chętnie tutaj przesiadywano nad brzegami tego, a urządzano też sobie swoiste regaty. Gdzieś tam mieli wystrugane maleńkie łódeczki i tutaj robili sobie zawody, która z tych łódeczek przepłynie na drugą stronę najszybciej. Taka fotografia właśnie z tych takich zabaw jeńców się zachowała. No na pewno nie należy rozumieć, że był taki to obraz sielankowy. Nudzili się, siedzieli i zabawiali się. Sam pobyt za drutami, sama świadomość, że nie wiadomo jak się skończy jeszcze ich tutaj pobyt. No było to rzecz przygnębiająca, a poza tym, tak jak ze wspomnień można tych wszystkich jeńców tutaj z Stalagu Luft 3 się zorientować, no ta przemożna chęć ucieczek dominowała niemal nad wszystkim i w związku z tym też nadzorcy niemieccy musieli bardzo szczegółowo pilnować tego wszystkiego, a wspominany już przeze mnie Lindeiner był osobą bardzo elokwentną, oczytaną, wykształconą, znał kilka języków, więc on często tutaj z tymi lotnikami rozmawiał i on ich bardzo prosił, żeby nie podejmowali ucieczek, że skończy się wojna, oni wrócą do domów. Natomiast rolą i obowiązkiem każdego żołnierza, każdego oficera zwłaszcza, było to, żeby starać się z tej niewoli uciec i wrócić do czynnej walki. Zalesiony teren w czasie wojny był pustym obszarem, zabudowanym jedynie jenieckimi barakami. I był to tylko jeden z elementów większego kompleksu obozowego. Chodząc po tych pozostałościach Stalagu Luft 3, warto przypomnieć, że nieco dalej był ogromny obóz jeniecki, który był przygotowany m.in. dla polskich żołnierzy z kampanii wrześniowej. Te
ten kompleks wszystkich obozów tutaj w Żaganiu, on niejako nawiązywał tą swoją ponurą tradycją do czasów I wojny światowej, kiedy tutaj też były w pobliżu obozy jeńców wojennych, a sięgały one aż do Świętoszowa, gdzie był Neuhammer wtedy. I może wracając do tego miejsca, gdzie w tej chwili jesteśmy razem tutaj z kamerą, to są pozostałości po niektórych barakach, które miały wewnątrz własne umywalnie. Widać tutaj taką specjalną betonową formę podłogi, która zabezpieczała przed rozlewaniem się wody. Tutaj są rury kanalizacyjne. A idąc dalej możemy zobaczyć kolejne pozostałości po barakach. Tutaj w pobliżu jest też studzienka, prawdopodobnie właśnie odbierająca tutaj ścieki z tych umywalni. Ale warto zwrócić uwagę, że cały ten teren ogromny to było puste miejsce, zastawione barakami. Dzisiaj oczywiście wszystko to wygląda zupełnie inaczej. Zalesienie nie skrywa jednak tych ostatnich pozostałości po stalagu. Spacer po tym terenie pozwala natknąć się na wiele śladów po dawnych obozowych budowlach. To są kolejne takie widoczne pozostałości po barakach, po umywalniach, które tutaj ci jeńcy mieli. Nieco dalej są pozostałości po takim baraku, w którym jeńcy urządzali sobie teatr. Oczywiście raz jeszcze powtórzę, cały ten teren był pozbawiony drzew. Także tuż za płotem, za tymi ogrodzeniami, które miały zapobiegać ucieczkom, był też czysty pas, który był pod stałą obserwacją. W narożnikach stały wyżki wartownicze, załogi z karabinami maszynowymi, z reflektorami pilnowały tego terenu. I można sobie tylko wyobrazić, jak wyglądało życie. To było bezwzględnie upiorne życie, ponieważ ci ludzie zamknięci w tym miejscu, tylko ten teren mogli tutaj wykorzystywać. Stąd też to pragnienie wielkie ucieczki i przede wszystkim poczucie tego obowiązku, że nie można pozwolić wrogowi spokojnie tutaj ich pilnować, że musi mieć zajęcie, że musi być przygotowany na to, że oni będą stale się ci tutaj osadzeni, próbowali wyrwać i wrócić do swoich oddziałów. Oczywiście cała ta historia obozów jenieckich to jest na pewno wielka saga tych wszystkich ludzi, którzy w czasie działań wojennych trafiali do niewoli. Na starych fotografiach widać też scenę z przedstawienia teatralnego wystawionego przez jeńców. Miejscem, w którym to się działo, zdaje się być widocznym jeszcze zagłębieniem w terenie z pozostałościami murów. Z tego, co pamiętam sprzed 30 lat, to w tym miejscu, to ogromne pomieszczenie, to była sala widowiskowa, ten teatr taki obozowy, gdzie mogli jeńcy urządzać swoje spektakle, gdzie mogli takiego rodzaju kulturalne działania prowadzić. Tutaj można nawet sobie dopowiedzieć, widząc te wszystkie wejścia, że gdzieś stamtąd wychodzono na scenę. Tutaj prawdopodobnie była widownia. Przypuszczam, że to tak właśnie wyglądało. Z tego, co pamiętam, nieco bardziej to było zachowane. Tak jak już wspominałem kilkakrotnie wtedy, kiedy mieliśmy tutaj w Żaganiu, pod Żaganiem, w Żagańcu konkretnie, swój obóz harcerski i jedną z takich naczelnych zadań, jednym z takich naczelnych zadań w tamtym czasie było właśnie zwiedzanie, szukanie pozostałości po wszystkich obozach jenieckich, jakie tutaj się znajdowały, a między innymi były też obozy tutaj w pobliżu Żagania, chociażby w takich miejscach jak Wymiarki, gdzie były takie filie obozów. Ciekawe zdjęcie z czasu funkcjonowania stalagu dotyczy dość prozaicznych, codziennych czynności, które wykonuje się w ustronnych miejscach. To nie było wprawdzie zbyt intymne, ale i po tym miejscu zachował się ślad. Oczywiście jeńcy, jak wszyscy ludzie, musieli korzystać z miejsc, gdzie mogli swoje potrzeby fizjologiczne załatwiać. I tutaj jest pozostałość po jednej takiej zbiorowej ubikacji, takiej właściwie latrynie obozowej. Samo szambo zostało tylko takie. Natomiast tutaj tych urządzeń sanitarnych było więcej, ponieważ na taką rzeszę ogromną ludzi musiało być więcej tych właśnie ubikacji obozowych. I tak też tutaj w Stalagu Luft 3 to było zorganizowane. A to jest bardzo blisko tej sali widowiskowej. Prawdopodobnie służyło to głównie tym, którzy korzystali
właśnie z tych spektakli, którzy w nich uczestniczyli albo byli widzami. Wielka ucieczka ze Stalagu, obliczona na 200 jeńców, udała się tylko 80. Czterech ostatnich z nich zatrzymał już wartownik, który odkrył ucieczkę. 76 oddaliło się od obozu, ale 73 zostało schwytanych w akcji poszukiwawczej. Tylko trójce jeńców udało się dotrzeć do Wielkiej Brytanii. Na osobisty rozkaz Hitlera 50 uciekinierów zostało zamordowanych w rejonach miejsc, gdzie zostali schwytani. Odwiedzenie tego miejsca to niezwykła okazja do obcowania z ważną historią czasu II wojny światowej. Ale zadumę nad przeszłością mąci niezbyt chlubna teraźniejszość. Niestety, miejsce, które tak szczegółowo jest otoczone opieką przez dyrekcję tego muzeum, tutaj lotników alianckich, w ogóle wszystkich tych obozów jenieckich, które były pod żaganiem, niektórym się wydaje jest właściwym do po prostu niszczenia tych wszystkich tablic informacyjnych, tych pozostałości. Barbarzyństwo ma różny wymiar. Może mieć taki właśnie, że strzela się do takiej tablicy, w ten sposób się ktoś zabawia. Wydaje mi się, że to jest po prostu zdziczenie całkowite. Jeżeli ktoś nie czuje tego, że tutaj ludzie cierpieli, niektórzy nawet umierali, to po prostu jest zwykłym zwyrodnialcem, który nie powinien się nazywać ani Polakiem, ani w ogóle członkiem żadnej innej narodowości. Sponsorem programu była hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Sponsorem programu był Serwis Pak, sklep i hurtownia produktów higieny, chemii, opakowań i artykułów biurowych z Bolesławca.